of the evening, the WBO Lightweight Championship of the World. Glasgow, are you ready? Please welcome into the ring the challenger from Windhoek, Namibia, Paulus. Proszę Państwa, główna walka wieczoru w Braehead Arena w Glasgow. Pojedynek o Mistrzostwo Świata WBO w wadze lekkiej. Do ringu zbliża się pretendent z Namibii, Paulus Moses. Wspaniała atmosfera. Moses, były mistrz świata WBA w lekkiej, teraz walczy o drugi pas mistrzowski. Zdobył mistrzostwo świata w styczniu 2009 roku. Zwyciężył w Japonii Yusuke Koboriego, obronił tytuł raz. Krótka chwila modlitwy Paulusa Mosesa. Ladies and gentlemen, he's back home as the WBO lightweight champion of the world from Cobridge, Scotland, Ricky Burns! Tak, Szkocja wita swojego syna sławnego, Rickiego Burnsa. Proszę posłuchać, proszę wczuć się w atmosferę, bo zapowiadają się olbrzymie emocje. Ricky Burns w ringu, tak go witają kibice. Walczył w Anglii, walczył w Liverpoolu, wraca do siebie, walczy teraz w Szkocji, w Glasgow. Pierwsza obrona tytułu mistrza świata, który zdobył zwyciężając Michaela Cassidisa 5 listopada ubiegłego roku w London, w Londynie na Wembley Arena. National anthem, flower of Scotland. Can everyone please be upstanding for the Scottish National Anthem? Oh, flower of Scotland, when will we see your lake again? That fought and died for your wee bit tail and glen and stood against him. To był hymn szkocki. Lisa Jean Murphy. Zaskakujące, że nie jest odegrany hymn pretendenta Paulusa Mosesa. No, troszeczkę wbrew zasadom gościnności. I teraz przedstawienie różnych sponsorów tej walki. To jest wielkie wydarzenie. 12 rund
A mistrzostwo świata WBO w wadze lekkiej, tytuł interim, no bo tam jeszcze nie wiadomo jak to będzie. Tytuł jest mistrz Juan Manuel Marquez, pełnoprawny, ale co zrobi Marquez nie wiadomo, przeszedł do półśredniej, przegrał z Pacquiao, może będzie czwarty pojedynek jego, zobaczymy. Sędzią ringowym tej walki powinien być Mark Nelson. Obaj z różańcami na szyi weszli do ringu. It's Mr. Dennis I Gilmartin Burns of Swansea, and Moses. Your British Boxing Board of Control representative is Bernard Connolly. Your timekeeper bell is Ricky Gilmore, and when the action begins, your referee in charge is Mark Nelson. Tak jest, Mark Nelson, tak jak zapowiadałem, jest. And now to introduce the contestants. Sędzią ringowym, a teraz głównym przedstawienie głównych bohaterów. Czerwonym narożniku, pretendent. And the former były mistrz świata WBA w lekkiej, zdobył ten tytuł w styczniu 2009 roku. W Japonii obronił raz, wygrał z Japończykiem Shimedą, stracił tytuł w drugiej obronie, przegrał z Miguelem Acostą z Wenezueli. Jego bilans 28 zwycięstw, 19 przed czasem. Jedna jedyna przegrana właśnie za Acostą. Paulus Moses z Namibii. Przed wyjazdem do Szkocji został przyjęty na kolacji przez prezydenta Namibii Pohambę. W kolacji uczestniczyli także trener i jego sparring partnerzy. A teraz główny bohater wieczoru dla Szkotów oczywiście. 33 zwycięstwa, 9 przed czasem, 2 przegrane, żadne przed czasem. Dzisiaj w spodenkach czarno-białych. To jest były mistrz świata WBO. Obaj mnie zdobywali już mistrzostwo świata, wspominałem. Lightweight champion of the world from Cambridge here in Scotland. Ricky Burns, były mistrz świata WBA w superpiórkowej, a teraz mistrz świata w WBO w lekkiej superpiórkowej abdykował, niepokonany pod koniec 2011 roku przeszedł do lekkiej, zdobył tam mistrzostwo świata interim, zwyciężył Michaela Katsidisa. For the WBO lightweight title, you know exactly what I expect. Give me a good, hard, clean fight, and protect yourself at all times. Touch them up. Zapowiadają się wielkie emocje. Różańce teraz już zdjęte. Wspaniała atmosfera. Jak Szkoci chcą, żeby on wygrał. I Burns jest faworytem tej walki. 5-1, ale Moses był pewny zwycięstwa przed pojedynkiem. W wywiadzie dla Frank Warren TV mówił, że wygrywał już z lepszymi bokserami niż Burns. On ma wiele luk w bokserskim stylu. Wykorzystam to i wygram. Przyjeżdżam do Szkocji po zwycięstwo przed czasem, zapowiadał. Świetny lewy prosty ma Burns i od razu próbuje tym lewym prostym frustrować przeciwnika. Moses ma 5 cm przewagi w zasięgu rąk. Ale niweluje to znakomitym lewym prostym Burns. Burns bardzo spokojnie zaczyna. Trafił z góry prawym. Bardzo skoncentrowany jest Burns. No i to jego specjalność. Lewe proste na wątrobę. To jest zabójcza broń. Taką bronią właśnie zapewnił sobie mistrzostwo świata. Walczył z Martinezem, był na deskach, był bliski przegranej, ale wykończył rywala ciosami właśnie w tułów, takimi lewymi na wątrobę. Jeszcze jeden raz lewy na wątrobę, ale musi uważać, bo przyjął ten cios i strzelił prawym sierpowym Moses i jeszcze jeden lewy sierpowy. Czysta walka, wspaniały poziom techniczny, no ale tak to jest, gdy walczy dwóch zawodników, którzy już byli mistrzami świata. Teraz tylko jeden jest mistrzem, Burns. On broni tytułu. Trzyma Moses.
Jeszcze jeden lewy prosty. Widać, że Kern będzie bazował na tym lewym prostym i zabójczych lewych sierpowych w tułów. Ale też potrafi uderzyć mocno prawym. Widzieliśmy na górę, na dół. Dobrze zablokował te uderzenia teraz Burns. Jeszcze jeden lewy sierpowy na wątrobę. Kończy się pierwsza runda, runda dla Burnsa. Owacja na widowni. Elektryzująca atmosfera w Braehead Arena. Pierwsza runda dla Rickiego Burnsa. Faworyta 5-1. Widzimy Burnsa. To narożnik Paulusa Mosesa. Proszę, będzie maltretował tymi lewymi sierpowymi na wątrobę rywala. Kiedy tylko będzie okazja. Narożniku Burnsa. Trener Billy Nelson. I druga runda pojedynku o Mistrzostwo Świata WBO w lekkiej, w czarno-białych spodenkach, obrońca tytułu Ricky Burns, Szkot, w spodenkach zielono-białych, byłym świata Paulus Moses z Namibii. Moses, tylko jedna, jedyna przegrana. Był niepokonany przez 8 lat, 2002-2010. I pierwsza, jedyna przegrana w maju 2010 roku z Miguelem Acostą z Wenezueli o Mistrzostwo Świata. Przegrał przed czasem w szóstej rundzie. Jak potem tłumaczył, miał kłopoty rodzinne. Gdyby nie te kłopoty rodzinne, które nie pozwalały mu skoncentrować się na przygotowaniach i na walce, na pewno by wygrał. Wspaniały jest ten lewy prosty Burnsa. A lewy sierpowy na wątrobę jeszcze lepszy. Opanowany, chłodny jest Burns. Nie przejmował się tym, co mówił Moses, który zapowiadał, że przyjeżdża do Szkocji po zwycięstwo. I to po zwycięstwo przed czasem. Mówił, że w ogóle nie oglądał na wideo jego walkę. Będę mógł go rozpracować dopiero w ringu, stwierdził. Jego walki oglądał tylko mój trener Billy Nelson. On opracuje strategię, tak opowiadał w wywiadzie dla Frank Warren TV. W ogóle nie, twierdzi, że nie lubi oglądać na wideo rywali. Chce ich dopiero zobaczyć w ringu, a oglądanie, strategia to jest zadanie dla trenera. Taką mam bokserską filozofię. Na razie czysta walka. Sędzia ringowy Mark Nelson nie ma dużo roboty. Ależ dynamiczny był ten atak, ale spokojnie przyjął to Burns. Moses jest szczególnie niebezpieczny w pierwszych trzech rundach. 10 ze znokautowanych 19 rywali załatwił właśnie przed czasem w pierwszych trzech rundach. Ale
Burns mówił dziennikarzom, że to nie jest dla niego powód do niepokoju. Walczył już z większymi królami nokautu, z Romanem Martinezem, z Michaelem Katsidisem i nie przejmuje się. Jeden, drugi, potem cios w tułów. Złamiesz mu serce, tak ocenia Billy Nelson. I w końcu go złamiesz w ogóle. I widzimy narożnik Mousesa. Lubi dobre samochody, a konto honorariów z tej walki kupił sobie piękne terenowe BMW. Tak zdradził jego trener w telewizyjnym wywiadzie. Przypominam, walka o Mistrzostwo Świata WBO w wadze lekkiej. W czarnych spodenkach Scott Ricky Burns, spodenki zielono-białe. Były mistrz świata, ale federacji WBA w lekkiej Paulus Moses. Jeszcze jeden lewy sierpowy na wątrobę Mousesa. No, musi odczuć w końcu te ciosy Mouses, te na wątrobę. Ale na tarciu jest bokser z Namibii. Kapitalnie Burns. Prawy sierpowy w tułów i potem próbował jeszcze prawego podbródkowego. No, technika Burnsa, jego repertuar ciosów jest naprawdę imponujący. I teraz atak Burnsa. Owacja na widowni. W kłopotach jest Moses, ale atakuje nadal. Super atmosfera w arenie Braehead. O, teraz dał się zaskoczyć Burns. Doszedł lewy prosty. I teraz też znalazł lukę Moses w jego gardzie. Ale precyzyjniejszy jest jednak Ricky Burns. Nastawił się na kontry, na walkę na razie z defensywy Burns. Częściej atakuje Moses. Przyjemnie się ogląda i komentuje takie walki. Wysoki poziom. Wspaniałe ataki. Efektowne i skuteczne obrony. Znakomici bokserzy. I cały czas nie daje spokoju tym lewym prostym rywalowi Burns. No i teraz zszedł z linii ciosu Scott. No i owacje na widowni. Narożnik Burnsa. No nie były to ciosy czyste. Doszedł ten lewy sierpowy za to. Szybkość, szybkość decyduje. Teraz widzimy narożnik Mousesa. Z zawodu jest policjantem. Nadal pracuje w policji.
No jest bardzo popularny w Namibii, to jest mega gwiazda, wszyscy go tam znają. Dzieci, dorośli, biznesmeni, bezrobotni, tak twierdzi trener Mosesa, Nestor Tobias. W latach 90. czołowy bokser świata wagi średniej walczył z między innymi z Dodsonem i Markusenem. Widzimy go dzisiaj w narożniku Mosesa. A i Moses jak zwykle atak. To jest jego żywioł. On to uwielbia. Atak, 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 ale kontry z defensywy Burnsa są imponujące. I przyspieszył teraz Burns. Jeszcze nie może się wstrzelić. Część jego uderzeń blokuje Moses, ale coraz częściej trafia Burns niebezpiecznie. Burns na początku kariery boksował dużo bardziej defensywnie, ale po porażkach z Johannessonem i Alexem Arturem zmienił i trenera, i styl walki. Postawił na bardziej ofensywny, rzadziej się cofa. No tutaj widzimy go w obronie, ale to jest obrona bardzo aktywna. Obaj potrafią mocno uderzyć. Obaj mają najgroźniejszą broń, lewy sierpowy. Lewym sierpowym strzelił teraz Moses, ale lewe sierpowe Mosesa idą właściwie tylko na górę. Natomiast Burns potrafi strzelić lewym sierpowym także na wątrobę. Skarży się Moses, że dostał cios w tył głowy. Ale sędzia nie zwraca na to uwagi. Nie może się strzelić tym prawym Burns. Ale zbity został ten prawy. Teraz doszedł prawy sierpowy. Prawe sierpowe, dół i góra. I na pożegnanie taki pocałunek lewym prostym. I znów owacja dla Rickiego Burnsa. Narożnik Burnsa. Przeszedł do wagi lekkiej, super piórkowej, bo jak powiedział w wywiadzie dla telewizji BBC, zbijanie wagi zabijało go. Musiał puścić przez 8 tygodni przed walką. Miał w nocy sny. Śniło mu się, że obżera się hamburgerami i kurczakami. Narożnik Mosesa. I tak jak wspominałem, jego trener Nestor Tobias. Obaj mają za sobą amatorskie występy. Burns 106 walk, 99 wygranych. Tylko 7 porażek. Natomiast Moses twierdzi, że stoczył na amatorskich ringach 50 walk, wszystkie wygrał, no ale trudno to zweryfikować. Oh.
Zbliża się półmetek pojedynku. Ciągle zacięty, ciągle zażarty i ciągle ataki Mosesa i wspaniałe kontrataki Burnsa. Dobrze, dobrze się broni Burns. Wysoko garda. Przyjmuje na gardę większość osób rywala. Doszedł tylko ten lewy sierpowy. Ach! Mordercze były te ciosy. I od razu owacja na widowni po każdej udanej serii Burnsa. W statystykach wyprowadzonych ciosów prawdopodobnie w tej rundzie zdecydowanie prowadzi Moses, ale w statystykach skutecznych ciosów może prowadzić Burns, bo jak on już uderza, to ciosy dochodzą przeważnie do celu. Natomiast większość uderzeń Mosesa pruje powietrze albo ląduje na rękawicach. Lewy prosty. To też jest groźna broń Burnsa. Frustruje nim i tymi ciosami Mosesa. Brawa cały czas, brawa dla Rickiego Burnsa. I widzimy narożnik Mosesa. Promotorem Mosesa jest Don King. Przed tą walką King dodatkowo zmotywował Mosesa. Obiecał mu, że jeśli wygra, doprowadzi do pojedynku unifikacyjnego mistrzostw świata wagi lekkiej. I szósta, za chwilę runda pojedynku. I pozwól mu, żeby nabrał pewności siebie. I nadal. O, teraz przyspieszył Burns. Z reguły początek rundy to były ataki Mosesa. Tym razem atakuje Burns. Ależ to są naprawdę wykończające te ciosy w tułów pod prawy łokieć. Ale wszystkie te ciosy Moses przyjmuje. No, jest twardy jak hartowane gwoździe. I nadal natarcie Mosesa. Kapitalnie się broni Ricky Burns. Olbrzymie tempo walki. Super pojedynek. Ale w najlepszym pojedynku też zdarzają się przestrzelone ciosy, tak jak to widzieliśmy przed chwilą. Ale potem doszedł ten lewy. Zaczął też niebezpiecznie atakować prawym podbródkowym Moses. Dobra runda dla Mosesa. Yeah.
Trochę mniejsza skuteczność, celność ciosów Burnsa. W tej rundzie wyjątkowo często przestrzeliwał. Na widowni wiele gwiazd, między innymi były mistrz świata wagi ciężkiej Frank Bruno. Chyba poniżej pasa był ten lewy. Wyżej, wyżej pokazuje sędzia ringowy, ale słusznie nie przerywa pojedynku. Pokazał tylko, że widział. Absolutnie zasłużone brawa. Fantastyczna walka. I narożnik Mousesa. Wspominałem, przed wyjazdem do Anglii został przyjęty przez prezydenta Pohambę. Wszyscy prezydenty, ministrowie, bo wcześniej się spotkał także z premierem, życzyli mu zwycięstwa. A trener Nestor Tobias twierdził, że dla niego to olbrzymia szansa dla Mousesa. Mówił, że wiedzą, że Burns to twardy rywal, ale Mouses go pokona i przejdzie do historii boksu. Tak zapowiadali w wywiadzie dla Namibian Sport. Siódma runda za nami, półmetek tej fascynującej walki. I znów zaczyna atakiem Burns. Bije też prawe sierpowe. Zmienił troszeczkę taktykę. Rywal jest przyzwyczajony do tych lewych sierpowych. Zaczął uderzać prawymi sierpowymi w tyłów. I odpowiedź Mousesa. Burns jest niepokonany przez ostatnie dwa lata. Ostatni raz przegrał w 2007 roku z Johannessonem o mistrzostwo Wielkiej Brytanii w superpiórkowej. Natomiast Mouses był niepokonany przez 8 lat. 2002-2010, dopóki nie przegrał w maju 2010 roku z Miguelem Acostą z Wenezueli i nie stracił mistrzostwa świata. Ale silny był ten lewy sierpowy w tułów pod prawy łokieć. Jeszcze jeden. Ale te ciosy spływają jak woda po kaczce po Mousesie. Niezwykle dynamiczny. Nie może się strzelić z tym prawym prostym i prawym sierpowym Burns. Znów nie trafił. Ale na lewy prosty i na lewy sierpowy może liczyć. Zaczął atakować tułów Mouses. Wcześniej koncentrował się głównie na atakach na górę. Dobry był i skuteczny ten prawy podbródkowy. Nie do zatrzymania jest Mouses.
Trudna do punktowania walka. Obaj mają swoje wzloty i momenty słabsze. Narożnik. Szkota. This is why we put the hard work in, because now we can go. Let's see if this guy's got it. And you're putting fours and fives together regular, right? Double the jab up, switch it back down the stairs, back up to the head. Bij lewym prostym, częściej podwójnym. Don't worry about it. Don't worry about it. Don't worry about it, but keep the chin down if you lift it up. Listen, your pace, it's your pace, okay? Listen, come on, Ty. I don't want you on the ropes off, okay? You're winning the fight. I ty dyktujesz tempo. Walczysz swoim tempem. Ósma runda. Zobaczymy, czy będą te podwójne lewe proste. No na razie atak Mousesa. On rzeczywiście, tak jak mówił, nie przesadzał, przyjechał po zwycięstwo. Czy je wywiezie, nie wiadomo, ale widać, że daje z siebie wszystko. Bernsto, 12 mistrz świata w boksie ze Szkocji. Według dziennikarzy jego wspaniałą postawę w pojedynku z Martinezem, który zdobył po raz pierwszy mistrzostwo świata, jeszcze w superpiórkowej, można porównać tylko z hartem ducha Jimmy'ego Watta, który zdobył ten tytuł 32 lata wcześniej. Mistrzostwo świata WBC w lekkiej, zatrzymując Alfredo Pituale z Kolumbii. No i teraz też niezwykle bohatersko walczy Burns. Był mistrzem świata w superpiórkowej, jest mistrzem świata w lekkiej i nie chce tego tytułu stracić. Marzył i marzy nadal o pojedynku z Juanem Manuelem Marquezem, pełnoodprawnym czempionem WBO w lekkiej. Kto wie, no może dojdzie do tej walki, aczkolwiek nie będzie łatwo ją przeprowadzić. Atak Bernsa. I wymiana lewych prostych na środku ringu. I jeszcze jeden atak, ale nieskuteczny Bernsa. Niezwykle zacięta walka. Ściągał teraz Moses. Bers trenuje boks od 12 roku życia. Inspiracją dla niego był film Rocky z Sylwestrem Stallone. Jak twierdzi, w dniu walki ma zwyczaj, że je kilka małych posiłków co półtorej godziny i ogląda swój ulubiony właśnie film. Rocky IV. Nie widać śladu zmęczenia na twarzy Bernsa. Kapitalnie jest przygotowany do tej walki. Bardzo jest pilny na treningach. Trener jego podkreślał, że nie był na ślubie nawet brata Davida,
ponieważ chciał się dobrze przygotować do poprzedniej walki o Mistrzostwo Świata. Nie opuścił treningu w dniu ślubu, a miał być drużbą na ślubie brata. Natarcie Mosesa. Ale z wyjątkiem tego prawego sierpowego pozostałe czasy przyjął na gardę Burns. Imponuje szczelną obroną. No, ale to jest trudna przeprawa dla Burnsa. Czytałem w jednym z wywiadów, mówił, że to będzie przewidywał. Twarda, zacięta walka i musi dać siebie 110%, bo rywal jest znakomity. Przecież pojechał do Japonii i tam zdobył Mistrzostwo Świata. Teraz przyjeżdża do Szkocji i chce zdobyć Mistrzostwo Świata. I daje z siebie wszystko. Znakomicie unika tych prawych prostych i prawych krzyżowych Moses odchyleniem głowy. Kondycyjnie, rewelacyjnie przygotowany jest Moses. Te mordercze ciosy w tułów, lewe sierpowe, które dostał, jakby nie robiły na nim żadnego wrażenia. Burns, wielki kibic Celticów. Przed tą walką z Martinezem o Mistrzostwo Świata Neil Lennon, menedżer Celticu, podarował mu koszulkę Celticu podpisaną przez całą pierwszą jedenastkę. Może ustawić Burnsa, ale atakuje Moses. Trochę schematyczne są te ataki, głównie na górę. Wszechstronniejszy jest Burns. No i góra, i dół, i sierpowe, i podbródkowe, i proste. Ale też jest zmęczony Burns. Łapał za linę ringu. I znów owacja dla publiczności, dla obu. Wykorzystuj swój mózg. Jak okrążasz go, ręce wysoko, uderzaj też w tułów. I przede wszystkim wykorzystuj mózg, więcej myśl. Dziesiąta runda bardzo zaciętej walki o Mistrzostwo Świata. W spodenkach biało-zielonych były mistrz świata Federacji WBA w lekkiej. Moses z Namibii i w spodenkach czarno-białych dwukrotny mistrz świata. Szkot Ricky Burns. Był mistrzem świata w superpiórkowej. Teraz jest mistrzem świata w lekkiej i nie zamierza oddać tego tytułu. Z poprzedniego zrezygnował, abdykował, bo już nie mógł wytrzymać zrzucania wagi. Ma mocne prawe.
Bardzo zacięta walka. Ale czysta. Mark Nelson nie ma za dużo roboty. Czasami tylko interweniuje, gdy trzeba rozdzielić ich z klinczu. Dobra akcja. Lewy, prawy. Zaczął częściej uderzać na górę. Lewy, prawy. Burns. Zobaczymy, jak zdecydują sędziowie, jak się zakończy ta walka. Jeśli Wykla Burns spotka się w brytyjskiej walce roku z Kevinem Mitchellem na piłkarskim stadionie West Ham. Ale najpierw musi wygrać. A to jest z takim rywalem, nie jest pewne. Zmieniły taktykę troszeczkę. Burns zaczął częściej uderzać na górę. Mniej ciosów, tułów. Przedtem doprowadzał do frustracji rywala lewymi sierpowymi pod prawy łokieć na wątrobę. W tej rundzie rzadziej uderza. Trudnego rywala wybrał sobie Burns w pierwszej dobrowolnej obronie tytułu Mistrza Świata. No ale on mówi, że ma wielkie ambicje. Chce zjednoczyć tytuły Mistrza Świata. Dlatego musi walczyć z najlepszymi. A do takich niewątpliwie należy Moses. Ach, gdyby doszedł ten prawy sierpowy, ale ten doszedł. I od razu zrewanżował się Burns. Słuchaj ludzi, oni chcą, żebyś został czempionem nadal, żebyś nim był. Różnych metod motywacji już używa Billy Nelson, żeby tylko zachęcić Rickiego Burnsa do jeszcze bardziej bohaterskiej walki. No tak jak się spodziewał. Rywal jest twardy, rywal jest znakomity. Spodziewał się ciężkiej przeprawy, nie wiem czy aż takiej. Jeszcze jeden prawy prosty doszedł do celu. Przyklinczował Moses. Odklejony plaster. I już można walczyć. Obaj bardzo dobrze wyszkoleni technicznie, obaj świetnie operują lewym prostym, lepiej chyba Burns, częściej właśnie tym lewym prostym atakuje. Ma o 5 cm mniejszy zasięg rąk Burns, a mimo wszystko na dystans on ma inicjatywę, on zadaje więcej ciosów. Thank you.
agresywniejszy jest teraz Moses. I rusza do ataku Moses. Na gardę przyjął te uderzenia Burns. Bardzo szczelna jest obrona Burnsa. Jeżeli wygra ten pojedynek, to w dużej mierze dzięki bardzo dobrej obronie. Masę ciosów przyjmował na gardę, na blok. I nieustannie to samo. Po każdej rundzie owacja dla obu. Ostatnia runda, stuknijcie się rękawicami, przypomina sędzia ringowy. Trzy minuty ci zostały do sławy. I wykorzystaj mózg częściej. Ręce wysoko. Ostatnia runda. Cieszą się Szkoci, przekonani, że ich zawodnik wygra. Trzydzieści lata ma Moses. Burns o 5 lat młodszy. Dla Mosesa to prawdopodobnie ostatnia szansa walki o mistrzostwo świata. Burns, tak jak wspominałem, jeżeli wygra, czeka go brytyjska walka roku na stadionie West Hamu z Mitchellem. Jeszcze jeden lewy. Następne ciosy. Burns nie ma zbyt mocnego ciosu. On bazuje na precyzji, na tym, że ciosy się kumulują. Ale stara się tą siłę ciosu poprawić. Zatrudnił nawet specjalnego dietetyka, który przygotowuje dla niego dietę, żeby wzmocnić muskuły. I oczywiście też stosuje tradycyjne metody wzmocnienia siły. Okłada młotem opony. I chce podkreślić swoją przewagę Burns. A teraz omal nie doszło do zderzenia z sędzią ringowym. Wyprowadził kilka ciosów Moses, ale wszystkie wylądowały na gardzie Rickiego Burnsa. Nie chce ustąpić Burns. I przyspieszenie. Jeszcze jeden lewy sierpowy pod prawy łokieć. Efektownie chce zafiniszować Burns. Ostatnie sekundy walki i wciąż wysokie tempo. Obaj wytrzymali pojedynek rewelacyjnie kondycyjnie.
i następne, ostatnie ciosy w tej walce i chyba zwycięstwo należą do Burnsa. Cieszą się kibice. Burns podziękował trenerowi Mosesa i radość jego sekundantów. Czekamy na oficjalny werdykt. Sędziowie punktowi tej walki to pan Stewart z USA, Martinez z Hiszpanii i Phil Edwards z Anglii, także międzynarodowe towarzystwo. Przypominam, to była pierwsza obrona tytułu Mistrza Świata w wykonaniu Burnsa, którego widzimy. Już różaniec na jego szyi, różaniec także na szyi Mosesa. Zobaczymy, kogo wskażą jako zwycięzcę. Owacja dla Rickiego Burnsa. No, był wspaniale przygotowany do walki, imponował obroną, imponował ciosami w tułów, zmieniał taktykę, tak jak go prosił trener, używaj rozumu. Walczył rozumnie, przeplatał te ataki na tułów z atakami na górę. Był trudny do trafienia, ustawił rzeczywiście zaporę. Szczelna była jego garda. No i teraz czekamy na werdykt. Nie widać żadnych śladów walki na twarzy Rickiego Burnsa. Kapitalnie przygotowany, ale to jest pracusion. To, co podkreśla trener, najchętniej spałby też w sali treningowej. Ladies and gentlemen, after 12 rounds of boxing, we go to the scorecard and we have a unanimous decision. Jednomyślna decyzja. Judge Phil Edwards 119-110. 119-109. 120-110. John Stewart 117-111. I 117-111. Tak jest. I Steve nadal mistrz świata w WBO wadze lekkiej. Ricky Burns. From Cambridge, Scotland. In the blue corner, Ricky Burns. A więc Ricky Burns broni po raz pierwszy tytułu mistrza świata, który zdobył zwyciężając po dramatycznej walce Michaela Cadicidisa. Pasa mistrza świata WBO w wadze lekkiej już jest na jego biodrach. To był pokaz boksu w wykonaniu Szkoda. Pokaz fantastycznej obrony i owacja od jego ziomków. To wszystko na dzisiaj z Braehead Arena w Glasgow. Znakomity pojedynek, zwycięstwo efektowne Rickiego Burnsa. Do usłyszenia, komentował Andrzej Kostyra.